tej chwili znajdujemy się na budowie mostu rędzickiego, dokładnie na budowie pylonu, czyli serca obiektu. Wykonujemy 75 metr konstrukcji żelbetowej, natomiast już szczyt segmentów stalowych zbliża się do 80 metra. Budowę planujemy skończyć w grudniu. Obiekt będzie wtedy posiadał wysokość 122 metrów i będzie najwyższy w Polsce. W chwili obecnej już jest obiektem drugim co do wielkości we Wrocławiu po kominie elektrociepłowni. Po wybudowaniu obiektu jako konstrukcja żelbetowa stanowić będzie czwarty obiekt co do wielkości na świecie w kategorii mostów żelbetowych. Prace, które obecnie wykonujemy, polegają na wytworzeniu segmentów, które będą graniczyły z ryglem, czyli zwieńczeniem ramion pylonu. Jest to 18 segment. Tych segmentów w pylonie planujemy wykonać 31 i docelowo konstrukcja pylonu posiadać będzie wysokość 122 metrów.